Dzień dobry, siemanko, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście El Diablo. To jest kolejny odcinek z Boiling Point, misje poboczne. Dzisiaj troszeczkę będzie zmian w tym odcinku, jako że wszystkie misje wykonywałem dla rządu. Dzisiaj zmienimy trochę branżę i popracujemy dla lokalnych oprychów, czyli bandytów. Przygotowałem się trochę do tej pracy i wyposażyłem się w kozacki rewolwer. Jako że jestem dzianym balasem, jest on ulepszony. Posiadam kilka rodzajów pocisków. W zależności od sytuacji będę musiał po cichaczu to zrobić, to mam ciche pociski poddźwiękowe. No i mam jeszcze przebijające pancerz, siema. No dobra, w każdym bądź razie tutaj mamy szefa bandytów w Puerto Sombra, jest to Hernia. Porozmawiajmy sobie. That you know how to make a quick buck around here, huh? Even if we do, what's it to you, Gringo? I'd work with you. You? With us? Together with Gringo? Well, maybe that's not a bad idea after all. Maybe it's not a bad idea. Od czego zaczynamy? Widzisz, jest tu taki jeden dealer z Syntadrenu, który zapomniał podzielić się z nami zyskami. Powinien zapłacić już dawno temu, niezbyt dużo, jakieś 1500. Musisz mu uzmysłowić, że tak się nie robi, wrócisz tu z kasą. Jeśli złapią cię gliny, wykończymy cię w areszcie. Nie ma potrzeby, żeby się o nas dowiedzieli. A jeśli spróbujesz dać dyla z naszym szmalem, znajdziemy cię. No problemo, będzie spoko. Dobrze, nie ma problemu. Co jeszcze mi powiesz? Oto kasa, Hernia. Czyżby Myers chciał z własnych pieniędzy mu dać? To jest całkiem możliwe. Ciążący dług, odwiedź dłużnika ciemną nocą i spraw, żeby zapłacił. To taka misja na początek, bardzo prosta. Musimy się tam udać pod most, tam jest ten dealer. Taka jest ciekawostka, że to jest w sumie najbardziej opłacalny, taki można powiedzieć, dealer w całej grze. I są trzy powody. Pierwszy. Wszyscy dealerzy w całej grze, no tam gdzie stacjonują u siebie w miastach, pojawiają się o 23. Ten pojawia się o 21. Możemy wcześniej się tutaj do niego przystawić. Druga sprawa. Posiada bodajże 120 sztuk towaru. Inni dealerzy posiadają 30. No i trzecia sprawa, koleś ma najtańszy Syntadren w całym mieście. Jak i całej w sumie reali, bo wszystkie tutaj w Puerto Sombra i w Pueblo Faro są dosyć drogie. Można za grosze od niego kupić. Więc jest to bardzo konkurencyjny dealer. Przypuszczam, że to są tylko moje przypuszczenia. Że on pracuje tutaj dla bandytów generalnie, a reszta to są jacyś ludzie z mafii. No i bandyci oczywiście robią tutaj konkurencję w mieście i żyją z jego dragów. No dobra, porozmawiajmy sobie. Kolejny brzuchomówca ubryzgał się trochę keczupem. Co to za gówno sprzedajesz? Pokaż mi, co masz. Wiesz, że jesteś winien pieniądze Herni? Przestań, nie mam kasy. Interes wcale nie kręci się dobrze. Nikt nie chce kupować. Mogę zdobyć pieniądze najwcześniej za miesiąc. A ja wiem, że koleś łże, ponieważ sam jakiś czas temu wykupiłem cały od niego towar. Więc niech nie pierdoli. Czy to mój problem? Sprzedaj dom, nerkę albo co chcesz. Dawaj kasę. Jeśli nie zapłacisz, zastrzelę ciebie i całą twoją rodzinę. Nie żartuję. To jest szybszy sposób. Oba są dobre tutaj kwestie. No ale dobra, porozmawiajmy sobie chwilę na rozgrzewkę. No, co mi powiesz? Nikt nie kupi. Żyję na ulicy, a moje wnętrzności się rozlatują. Kapujesz, Gringo? Proszę, bądź człowiekiem. Nie obchodzi mnie to. Dawaj kasę. Bądź człowiekiem, Gringo. Strzelę ci w łeb. Będzie to humanitarne i może nawet sprawi mi jakąś przyjemność.
Czekaj, gringo, właśnie sobie przypomniałem, że powinienem mieć tu jakieś zaskórniaki. Przysięgam, masz, weź. Nie mam nic więcej. No proszę bardzo. No. I za drugim podejściem gada, jakby się nic nie wydarzyło. No widzicie, ma się ten dar przekonywania. Wróć do Herni po pieniądze. I powiem wam szczerze, że teraz jestem ciekawy, ponieważ nie pamiętam, jaką dolę nam daje Hernia z tego wymuszenia. Bo generalnie możemy teraz uciec. Jeżeli potrzebujemy szybkich pieniędzy, no to wystarczy pójść do Herni, wziąć pierwszą misję, zgarnąć ten hajs. I tyle, nic się wielkiego nie stanie. Zawsze możecie, jak dorobicie później, to możecie mu oddać z własnej kieszeni. On nie będzie nas ścigał. Całkiem spoko są te misje dla Herni, muszę przyznać. Te chyba zszerszenia z Pueblo Faro są bardziej takie wymagające. No chociaż to jest u nich dosyć podobne, no tam zabić kogoś, ukraść jakiś towar. No chociaż w Pueblo Faro koleś ma, no na dzień dobry musimy wydostać gościa z bazy partyzantów i tak naprawdę wszystkich porozabijać, no bo będą nam sprawiać problemy. No ale nieważne, porozmawiajmy. Here's the dough. I think you'll pay promptly next time. You could have sorted things faster, Gringo. Get over here. We're going to try working with you. Here, take this. A wiem, co mi da. 1500 pesos dostałem, czyli to dosyć opłacalne chyba było. Ile ja od niego wziąłem, bo już nie pamiętam. Myślę, że coś podobnego. I w każdym razie zauważyłem teraz, że spadły mi stosunki z mafią, co jednak potwierdza moją teorię, że ten dealer pracuje dla bandytów i jest po prostu konkurencją dla lokalnych tutaj właśnie handlarzy, którzy współpracują z mafią. No i ceny są większe po prostu od nich. Say, with a piece like that, I'll be big league. Now, I wouldn't mind making some money. And you aren't scared a bit, gringo? That's good. Listen, a snitch has to pay his tab. The creep turned out to be a police informant. We gotta smoke him, and pronto. Klasyka. Gladly. I hate snitches. I thought you'd order a Colombian necktie for him. Don't be a jerk, gringo. Necktie, suspenders? Just smoke him, nothing fancy. No dobrze. Your snitch will soon be eating dust. Take my word for it. You talk the talk. Time to walk the walk, gringo. Tak jest. No co, dostałem dwa pistolety maszynowe. Zobaczcie, co można z nimi zrobić. Jaki trik. Essa! I co, chcielibyście pewnie zobaczyć, jak to cudzianko działa? No spoko, to przejedziemy się na miejsce i nie rozpoczniemy zabawy rewolwerem, tylko właśnie Uzi. Zapłata za zdradę, uśmierć zdrajcę strzeżonego przez policję. To również oczywiście ma miejsce w Puerto Sombra. Większość misji jest właśnie tutaj, w tym mieście. Na pewno będziemy musieli zrobić też wypad do pobliskiego. Czekajcie, telefon dzwoni. Myers, did you find Lisa? Not yet, but I'm doing everything I can. Yeah, and I should know what that means. Drinking tequila. Dobra, zamknij się już, naprawdę, nie mogę tego słuchać. Nasłuchałem się tego na wszystkie czasy. Co ja miałem powiedzieć? Aha, że będziemy robić wypad do plemienia Indian, oczywiście. Bandyci słyną z tego, że atakują Indian, ponieważ jest to łatwy łup, nie? Oni tak naprawdę nie mają sprzętu, żeby się przed nimi bronić. Więc ci po prostu często ich atakują. No dobrze, wyciągamy giwerę. Strzelaniny tutaj jakiejś wielkiej nie będzie. Mam nadzieję, że w ogóle dobrze wszedłem. Nie. Tutaj jest Amaro, dokładnie. To jest koleś powiązany fabularnie. Ja tutaj tak odruchowo do niego wszedłem. Koleś jednak jest po drugiej stronie zupełnie. Jest ta klimatyczna muzyczka. Uwielbiam ją. I mamy gliniarzy, siema. Chodźcie. Zabawimy się. Jest kapuś, zabity. Jeszcze ktoś? Kapuś, co ma? Pistolet, granat? Nie, dzięki, nie skorzystam. Dobra, spadamy. Nie było nas tutaj. Tak, kończą kapusie.
Jednak ta muzyka wyje, no nie wytrzymam. Niby podnosi ciśnienia, ale mnie strasznie irytuje, nie wiem czemu. Ma taki bardzo hałaśliwy wydźwięk, nie? Łeb zaczyna boleć. Strasznie swoją drogą dużo benzyny mi zjadło. Niedługo będę musiał się chyba kopnąć na stację benzynową. W sumie mam całą masę syntadrenu, więc mogę i w ten sposób szybciej się wozić po mieście. No ale dobra. Po coś ten samochód mam, poza bagażnikiem, nie? Siema mordy, zabiorę wam banany. You say cops got in the way? Maybe there's someone ratting us out. Okay, take the money. 1400 pesos. Poszukamy wtyki, Hernia? Takie trochę porno skojarzenie. It isn't right you ain't got a moniker. Now on we'll call you Smokey. So, Smokey. Oh yeah, zadymiasz. Brzmi zarąbiście. You could grab him and I'd move. And we're both in the black. Deal? Thanks for the peace. And don't worry about the job. It's all gonna be hunky-dory. Go, Smokey. Don't screw up. Gotta check out all the building approaches. Guess I'll do that now, huh? Yeah, don't sweat, Smokey. The job is a snap. Smokey, Smokey. Włam się do apartamentu i zabierz wszystkie kosztowności. Szybka forsa, dokładnie. To jest również niedaleko. Chyba w tym samym budynku, gdzie mieszka babcia ze swoim chorym wnuczkiem oraz haker. No i tam po prostu trzeba wejść, nie będzie żadnych problemów, wziąć towar i spadać. Powiem wam szczerze, teraz takie skojarzenie przyszło mi do głowy, kogo mi przypomina Hernia. Bo zacząłem oglądać serial Breaking Bad. Naprawdę zarąbisty, właśnie zacząłem czwarty sezon. I Hernia strasznie przypomina mi Tuco Salamankę. Też taki latyno, z podobnym taki jakby głos. Też zgrywa takiego twardziela. Nie, może tylko ja mam takie skojarzenia. No dobra, spoko, jesteśmy na miejscu. I teraz pytanie, na górę czy na dół? Już nie pamiętam. Chyba na górę. Nie, tu haker przecież mieszka, debilu. No dobra, to poeksplorujemy sobie. Tutaj na pewno mieszka babcia. Tutaj dokładnie, patrzcie. Drogocenność. No bierz. Okej, okay, zobaczcie. Mamy drogocenno, drogocenno. I troszeczkę mnie to przeciążyło. Więc pójdzie w masę na pewno. To też jest zaleta. Dźwigasz tutaj przedmioty w grze. Więc jeżeli macie taką okazję, to naprawdę z niej korzystajcie. Wątpię, aby można było tu kolekcjonera opchnąć. Chociaż, kto wie. Fajnie jakby był właśnie taki skrypt, że opychamy to kolekcjonerowi, a później wyskakują do nas bandyci i zaczynają do nas strzelać. W ten sposób zarobilibyśmy duże pieniądze, no ale musielibyśmy też troszeczkę o to powalczyć. Tutaj, D z gangu Ballas. Trzymaj. Here's the gold and diamonds. What does hot stuff go for nowadays, anyway? Growing above yourself, Smokey. All this will do for some nice dough. No ja myślę. 1900 pesos. No to są ładne pieniądze. Naprawdę u bandytów bardzo opłaca się pracować. Łatwe pieniądze, no bo mówię, pojechać gdzieś nieopodal, zabić kogoś, ukraść coś, nic trudnego. Oh, yeah, that's good money, Ernie. Although I could use knocking someone else over before I chill out. Okay, Smokey, I've got a job that's like cherry pie. Even you could pull it off. A no właśnie. See, there's a neat village right by the town. You get it already, don't you? Co mam mszę odprawić? Okay, I'll go there. Anyway, what the hell do these savages need an idol for? Smokey. Strzelaj, zadymiarzu, nie pozwól im dobrać się do twojego tyłka. Chuj ich tam wie. Zabierz Indianom posążek. Wróć do Herni po pieniądze. Widzicie, niedaleko. Z Ferrari przemieścimy się tam w parę minut.
Nie ma z tym żadnego problemu. Teoretycznie powinienem teraz zrobić cięcie, ponieważ to jednak zajmie parę minut i taki plik frapsowaty będzie już ważył dosyć sporo. No ale dobra, no. Może nie, to nie potrwa tak długo, jak myślicie. W ogóle łamię przepisy i jeżdżę bez światła. Muszę się trochę teraz przestawić, ponieważ po graniu w GTA, powiedzmy, zawsze mam problem, żeby wrócić do boiling point i na odwrót. Bo tutaj sterowanie pojazdami to jest zupełnie inna bajka. Przepraszam, że jestem złym obywatelem, ale niestety z rządem mam złe stosunki, w związku z czym bardzo niechętnie chcę się im legitymować. Pojedziemy sobie taką troszeczkę niestandardową trasą. Rzadko nią jeździłem zawsze. FPS-y, nie szaleć. Tutaj tak w ogóle powinien być samobójca. Siedzi dalej? No dokładnie, siedzi. No ale powiedzmy, że jeżeli chcecie zobaczyć, co się z tym kolesiem robi, to zapraszam do serii ciekawostek z Boiling Point. Chyba w pierwszym odcinku w ogóle była ciekawostka na temat samobójcy. Możemy zyskać wtedy kompana do kieliszka i darmowo sobie chlać. W sumie żadnego z tego pożytku. No ale w ogóle fajne. Fajne jest, jeżeli twórcy robią właśnie takie realistyczne sceny. O, patrzcie, to jest też było w ciekawostkach. Bug auta sportowego. Kiedy jeździmy tymi ścieżkami dżunglowatymi, no to niestety cały czas wpadamy w niewidome murki jakieś. Dobrze, zgaszę światło. Będzie takie incognito. Mam dobre stosunki przecież chyba z jenami, no. Nie będą robić mi tu problemów. Zobaczcie, co mam. Rewolwer raz. Siemka. Siema, krzywanogo. Ta, zapewne. I zobaczcie, myk. Dobra, pociski przebijające pancerz to zły pomysł. Dam poddźwiękowe. W sumie chętnie sobie je przetestuję. Zobaczmy, co się wydarzy. Pyk. Znaczy, no teraz o, luju! Teraz akurat zrobiłem to na oczach, więc był to kiepski pomysł. Zobaczcie, tu jest ich szef, Unio. Biali ludzie nas zdradzili. Nara. Jestem przecież bandytą. I bierzemy bożek. No, spoko. No i teraz wystarczy spadać. Będę miał na pewno trochę problemów. A może i nie. Przeważnie Indianie uciekają od razu gdzieś do dżungli. Chociaż zdarzało się, że potrafili mnie przy wyjściu z tego domku atakować. Wtedy miałem realne problemy. Oho, widzę jeszcze rządowi na karku. No super, super. Spadamy stąd. Jesteśmy i w mieście. Udało mi się urwać rządowym, którzy już chcieli do mnie strzelać. Zobaczymy, jaka zapłata będzie za ten bożek. Teraz mogę sobie już pociski zmienić. Pociski standardowe, nie. Może wezmę sobie pociski przebijające pancerz. No dobra. Oj, weźcie mnie, wszyscy nie legitymujcie. Dobra, jest chyba tak samo ciężki jak moje cholerne życie. Kolios, gringo! Ty, Kolios to przecież raper Gangsta Paradise. Bum, bum, bum. You think you could persuade her to take a walk and bring her here? I'll bring her in a snap, Ernie. You know, half my friends call me Mr. Persuasion. I doubt that you can convince me of that smoke. Fajne jest zawsze w dialogach Myersa, że na koniec przeważnie mówi, że przyjaciele mówią na mnie coś tam, kret, pan Perswazja. I'll bring the girl soon, Ernie. Move your butt, Smokey. I'm tired of your bull. Lubię te kurna takie gangsterskie teksty. Porwij córkę bogacza, porwanie w reali. To też jest misja prosta, wystarczy załatwić paru kolesi o wyglądzie gliniarzy, no i oczywiście
porwać tą córkę. No wiadomo, że gra nie jest na poziomie GTA, więc no nie będzie tutaj to takie piękne, jak się może wam wydawać. Musimy po prostu kazać jej za nami iść. No i tyle. Jak dobiegnie do danego punktu, to zniknie. Więc spoko luz. No w każdym razie to są takie fajne misje właśnie. Nie powtarzają się, tak można powiedzieć. Więc na pewno nie można tu twórcom odmówić kreatywności. No dobra, jako że... Czeka mnie mała strzelanina, wezmę sobie pociski przebijające pancerz, który oni mogą posiadać. To będzie pojedynek rewolwerowców. Oj, to jest ta córka. No fajnie, że się chowacie, kumple. Halo. Specjalnie go podszprycowałem. Pod którym klawiszem miałem pączka? Tutaj. Ty no właśnie, dzisiaj jest tłusty czwartek, więc smacznego, nie? I Saul wpierdziela pączki dzisiaj. Dobra, wyleczę się na cacy. No i zabieramy. Córka bogacza, siema. Przepraszam, pomyliłem drzwi. Zamknij się i chodź ze mną, comprendes? No dobra, 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 mordo. Stay here, follow me. Follow me. Takie tutaj mamy warunki. Tak jak porozmawiamy z tym. Aha. No spoko, myślałem, że muszę ją dalej trochę zabrać, no ale niech będzie. Tak jak barman Czarnego Jaguara tutaj mówił, czy Alberto Caruzzo może, chociaż obaj mogli mówić. Porwania tutaj są na porządku dziennym. Nie, to raczej mówił Alberto Caruzzo. Gość, który siedzi w barze w Puerto Sombra i jest zarazem naszym największym wrogiem w tej grze. Ojejuj. Nie wiem czemu chciałem właśnie do baru jechać. Widać ciągnie swojego do... Ach! Nieważne. Którą mamy? Jest prawie czwarta w nocy, zaraz będzie dzień. Może uda mi się zrobić większość misji, albo wszystkie nawet, kto wie. Tych misji dla Herni nie ma jakoś tam nie wiadomo jak wiele. Wiem, że czeka nas jeszcze starcie z partyzantami. Też dosyć fajna misja. Elo? Okay, Smokey, here's the deal. A no właśnie, partyzanci. We don't want that. If things go messy, the army will move down here and deal with us too. What's more, if the guerrillas take the town, then we're totally out of business. Just look what they've done to Hornet and his boys in Pueblo Faro. They can't do anything now. The long and short of it is that they have their own warehouse here. You go knock down the head, burn the pamphlets, and bring the truck with their weapons back here. Get it? Well, the time is ripe for some exercise. And you aren't scared? These rats have gotten out of hand. My respect. I should stock up on weapons and ammo first, or they'll shoot me down before I even make it to the truck. So go buy it. A dzięki, mordo. A może byś otworzył jakiś swój bagażnik, nie? I podarował mi coś. Bo to Uzi, szczerze mówiąc, starczyło mi tylko na jedną prostą misję. No dobra, zabij przywódcę partyzantów, wysadź ciężarówkę z broszurami. I odwieź ciężarówkę z bronią do bandytów. Porozmawiaj z Hernią. No dobra, w porządku. To nie jest oczywiście długa misja. Aha, chyba mam już pozytywne stosunki z nimi. No dokładnie, 24 znajomy. Dokładnie, mordo. Dobra, nie mam czasu na gadki z tobą. Czwarta w nocy już jest. W ogóle czemu ja nie patrzę na zegarek? Musimy teraz pojechać do tej słynnej bazy partyzantów, która jest oczywiście na drugim końcu Puerto Sombra. No i to będzie chyba ostatnia misja w ogóle dla Herni, z tego co pamiętam. No więc jak możecie sobie tam podsumować zarobki, jakie dostałem.
zobaczycie, że misje dla bandytów są bardzo opłacalne. No ale zobaczcie, zadarliśmy z Indianami, z którymi jest ciężko nadrobić te stosunki, z mafią, z partyzantami, z rządem. No więc bandyci naprawdę rozpierdzielają nam tutaj interesy. Jak ja mam w ogóle neutralny z partyzantami, więc spoko. Nie wiem, czy kojarzycie gościa, pokazywałem go w ciekawostkach. Nie wiem, to jest pewnie jakiś easter egg albo nawiązanie do czegoś, nie mam zielonego pojęcia. No ale nieważne, dobra, na tą misję już się trzeba trochę przygotować. Zrobię ją oczywiście z rewolwerem, ale... No ale wezmę sobie, powiedzmy, dwie rakiety plot. Może nie będę się jakoś tam wybitnie człapał. Chociaż no... Troszeczkę się człapię. No ale dobra, pójdzie w masę. Robimy save i ruszamy. Jeszcze w powietrzu będę miał problemy. No super. No dobra, zanim podejmę jakiekolwiek kroki, to bardzo chętnie... O nie... To rząd? Dokładnie, rząd. No to zaraz pokażę wam akcję fajną. Obczajcie, nie wiem czy widzieliście już to kiedyś. A, spoko, sam się zabił. No, zarąbiście. Chciałem go zdjąć z rakiety plot, która sama namierza przeciwnika i go goni. No luz. Wydaje mi się, że to są właśnie te ciężarówki z broszurami. Nie są jakoś podpisane. A to jest ciężarówka z bronią, którą będziemy musieli dmuchnąć. O, dokładnie, super. Co my tutaj mamy? Kolejny helikopter. Suń się, gościu. Nie widzę nikogo. Jakiś nierozmowny par... O! No siema, co tam? Obczajcie to. Masz. Na szczęście, żyj to, cwelu. Oh yeah. Więc od czego by tu zacząć? Zaczniemy od dowódcy. Dowódca siedzi sobie na górze. Jemu najpierw skopiemy dupsko. On powinien sobie oczywiście siedzieć tutaj. Nie ma za bardzo straży. Pyk. Super. Przywódcy już jakby co nie mają. O, fuck. Dobra, poradzę sobie z rewolwerem. Tutaj inteligencja przeciwników nie jest na wysokim poziomie. Więc nie ma tutaj większego problemu. Dźwięk tutaj nie został nagrany do szybkiego przeładowywania, więc kiedy koleś już wkłada kolejny magazynek, to gra tutaj odpala dopiero dźwięk z przeładowywania. No super, nie wiem po co ja odpaliłem adrenalinę. Przełożyłem ją z pączkami, będzie oczywiście mi to przeszkadzało w celowaniu, więc brawo ja. Oż kurna mać! Patrzcie, pancerza nie mam. Nice shot! Ała, jak to piszczy. No dobra, tutaj trzeba oczyścić cały teren. Inaczej nic po nas nie zostanie. Na pewno jeszcze tutaj mamy towarzystwo, nie wierzę, że nie. No to co, zajmijmy się może za rozwalanie już tych ciężarówek z broszurami. Nie wiem, czy ja mogę do nich wsiąść w ogóle. Nie, niestety. Myślałem, żeby je postawić w kupie i one by się nawzajem zjarały. Chyba, żebym strzelił tutaj. Misja wykonana? Serio? No proszę. Zniszczyłem już wszystkie ciężarówki, jakie trzeba było. Tu jest teoretycznie jeszcze jedna, no ale wychodzi na to, że wymagane są do zniszczenia tylko dwie. Okej. Już wyzdrowiałem, że tak powiem. Chwileczkę. Tutaj powinniśmy mieć jeszcze koleści z shotgunami. Są. No sprytnie. Stanęli mi za samochodem. I walcz z nami, lamusie. No i oczywiście kolesie z shotgunami są paskudni, ponieważ mają te pancerze. Ciężko się z nimi walczy. Gdzie jest drugi, to niestety wam nie powiem. Bo nie wiem.
uciekł gdzieś. Jest 5 rano i patrzcie, chomik zniknął. Czyli gość po prostu ma jakąś tam wartę. No co jest? Rewolwer mi się nie chciał schować. No, zawodowe patroszenie. Wybiliśmy tutaj całą grupę partyzantów. No i teraz czeka mnie troszeczkę żmudnej roboty, ponieważ jechanie tą sraką jest nieprzyjemne. Jest to jeden z najgorszych samochodów w grze, jeżeli chodzi o przemieszczanie się. Jest wolny, skręcanie nim jest również powolne. No ale dobra, na potrzeby oczywiście let's playa zrobię to. Będę musiał się później wrócić także po mój samochodzik, który mam nadzieję tutaj na mnie grzecznie poczeka. Kiedyś miałem w ogóle problem, żeby dojechać z nim do celu, ponieważ znałem tylko jedną trasę prowadzącą do Herni, czyli przez wodę. Kompletnie nie wiem, jakby to powiedzieć, nie brałem pod uwagę tutaj tej trasy, tego wiaduktu, nie? Ja praktycznie tutaj tą trasą nigdy nie jeździłem. Więc nie brałem jej w ogóle pod uwagę. Więc mogłem mieć tam jakieś problemy z tym kiedyś. Kurna, jadę jak pijany, ale to wszystko przez to, że macham myszką, to pomaga mi bardzo szybko skręcać, bo skręcanie klawiszami jest nieprzyjemne. Czekajcie. Obowiązkowo save, ponieważ... Nie, spoko, nie strzelają do mnie. Ej, no, kurna. No czemu te bugi są takie do dupy? No nie wierzę w to. Patrzcie, no nie mogę się przełączyć na swobodną kamerę, bo coś takiego mi się robi. No super. Zrąbiście. Więc jak wjadę w jakiegoś bandytę, to mi wybaczcie. No właśnie, dokładnie. Dokładnie o tym mówiłem. Dobra, widzę, że po wczytaniu i mnie odpierdziela palma. Zahamuj tą sraką, ja nie mogę. Dobra, już teraz to mam to gdzieś, ponieważ odprowadziłem ją do punktu docelowego. Nie będą mi tu robić problemów. Masz. The gorillas won't be showing up at Puerto Sombra for quite a while now. Smokey, you're alive! Expect to see you. Thought they'd done you in. Well, anyway, take the dough and the gifts. I owe you now, man. No, dzięki. Dostałem 3250 pesos. I gdzie są te upominki? Mówił coś o upominkach, a nic nie dostałem. I need to make a little more money. Well, that's it, Smokey. Listen, I heard the hornet was looking for someone like you. You should go talk. Okej, okay, no charakterystycznym zdaniem, które oznacza, że skończyliśmy już wszystkie misje dla zleceniodawcy, jest oczywiście poszukuję więcej. Muszę zarobić trochę więcej pieniędzy. Jest to w tej grze równie kultowe, co I've got bad feeling about this Star Warsach. Cześć. Aha, spoko, nie wiem czy słyszeliście, ale tym samym głosem nam odpowiedział. Ach, nie wytrzymam z tymi bugami. Odwiedź szerszenia, jest uchwytny tylko w nocy. Dobrze, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądają misje uszerszenia, to zapraszam was oczywiście do Let's Playa, ponieważ tam wykonywałem dla niego zlecenia. Jest już oczywiście godzina 5:30. Tak więc jak widzicie, w jedną noc udało mi się uporać ze wszystkimi misjami od bandytów. Można powiedzieć one late night. Cytując tutaj do jednej z moich ulubionych minigierek. No nic, zarobiliśmy na pewno sporo kasy, bo bandyci nie szydzą dla swoich ludzi, że tak powiem. Ale zobaczcie, co się stało z naszymi stosunkami. Z rządem? No mam neutralny, ponieważ pozabijałem tutaj sporo partyzantów. A gdybym ich nie zabijał, no to miałbym również z nimi wrogie. Z partyzantami jest źle. Z mafią o dziwo jest 9, ale to też przez to, że pozabijałem rządowych i partyzantów, bo z nimi również zadzierałem. Z bandytami jestem znajomy, minus 10 z Indianami, no i z ludnością cywilną to standardowo z nimi łatwo zatrzeć.
Więc w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobał. Piszcie, czy chcecie więcej. I ja się z wami żegnam. Siemanko, do zobaczycha ewentualnie. Nara.